Bo ona była diablicą, wie pan. Jako jedyna w całej rodzinie ma inne nazwisko. Zaczęliśmy się bawić tego i w pewnym momencie na sali się pojawiła ona. Pięknej urody, wysoka, niesłychanie zgrabna i piękna dziewczyna. Wspaniała dziewczyna. Ona wyglądała fantastycznie, no fantastycznie. Wyglądała rzeczywiście znakomicie. Lubiłem ją, no, prawie kochałem. Była bardzo inteligentna. W lutym 1958 roku Przekrój ogłosił konkurs Film szuka młodych aktorek. Ona miała się uczyć, a nie występować w filmie. I okazuje się, że ona wygrywa. Znakomicie partneruje Cholubkowi. Była taka słynna historia. Romek Polański, żeby zagrać, od razu się napiął. Ja tu, kurczę, pięknie gra. Ja myślałem, że będę ze śmiechu. Zapytałem reżysera Morgenstern'a, jak, skąd gdzieś ty znalazł taką dziewczynę. Po tym filmie stała się gwiazdą. Wszyscy byli łaśne. Wyszła do mnie z Cybulskim na dworze. Znakomity duet. No tak. Bogiem a prawdą, to ten motyw zasadniczy, ta panna z tego konsulatu, prawda, no to była moja niespieszka. Na adres filmu polskiego zaczęły napływać oferty od kontrahentów zagranicznych. Francuzeczki mogły, późniejsze wspaniałe aktorki, mogły się od niej wiele nauczyć. Teresa mi opowiadała, że jak odbyła się premiera filmu Do widzenia do jutra, zaistniał taki śmieszny incydent. Nie znamy powodów, dla których to zrobiła. Puentą tego była to małżeństwo z jego przyjacielem. I została hrabianką. No więc mieliśmy arystokratkę w zespole. Była bardzo ceniona przez publiczność, była rozpoznawana i zdjęcia często ukazywały się w prasie, właśnie w kreacjach mody polskiej. Sama Jadwiga Grabowska mówiła o niej, perła w mojej kolekcji modelek. Od razu się wyróżniała tam urodą. Była niezwykle spontaniczna, świeża. On miał pomysł początkowo nie na Cybulskiego. To było po jakimś premierze jakiegoś filmu. Bardzo pozytywnie o niej napisano w prasie amerykańskiej. Po przejściach osobistych może taka była bardziej refleksyjna. I ona żeby nie była taka radosna. Była cicha, zamknięta, zagadkowa, tajemnicza. Zapytałem po jakichś latach, co się stało. Nikt jej nie widział, nikt jej nie spotykał. To ostatnia nasza rozmowa tutaj w tym barze kawowym. To była chyba końcówka lat 80. Zapytała, czy ja ją poznaję. Ta odeszła dosłownie 10 dni po Agnieszce Osieckiej. Była osobowością, bardzo silną osobowością. Miałem poczucie absurdu. Rzeczywiście takiej twarzy jej w polskim filmie nie było. Jeżeli można mówić o jakimś zachwycie nad obrazem filmowym artystki, dziewczyny, która wystąpiła w jakiejś roli, no to chyba to jest we wszystkich arcydziałach filmowych z kobietami, to chyba jest numer jeden. Widziałem właśnie wszystkie największe gwiazdy świata. Piękne, doskonałe, znakomite, świetnie wywiązujące się ze swoich zadań artystycznych. Ale ona jest jedna.